Witam czytelników portalu sportagit.pl. To nasze drugie wejście z memoriału Andrzeja Biedrzyckiego. Jest z nami Arkadiusz Klimek, były napastnik z Sominu, kolega Andrzeja z boiska. Arek, to już drugi memoriał, drugi raz spotykacie się i wspominacie Andrzeja. Co tu się dzieje dzisiaj? No niestety, no trudno w to uwierzyć, ale Andrzeja już praktycznie nie ma z nami półtora roku. Tak wychodzi na to, że ten drugi memoriał jest właśnie dla niego grany. Szkoda, że się właśnie spotykamy w takich okolicznościach. Mi się wydawało, że to jest człowiek z żelaza i nic nie jest w stanie go położyć na ziemi, a jednak niestety życie troszkę weryfikuje te nasze plany i Andrzeja niestety nie ma. Szkoda, ale cieszę się, że się gdzieś tam spotykamy jeszcze i wspominamy Andrzeja, bo na pewno na to zasługuje. I niestety życia mu nie zwrócimy, ale przynajmniej pamięć o nim pozostanie, bo na to na pewno zasługuje. To jest na pewno legenda Stomilu i na pewno nasz bardzo dobry kolega, w wielu przypadkach przyjaciel. Także zawsze, kiedy Andrzeja nie poprosiliśmy o cokolwiek, to był w zasadzie na każde zawołanie i ciężko nam się pogodzić z tym, że już go nie ma wśród nas. Ta druga edycja przyciągnęła chyba jeszcze więcej ludzi, no tym bardziej, że no, było więcej czasu na organizację, ale jest jeszcze więcej zespołów, jest więcej, jeszcze więcej ludzi i to chyba bardzo cieszy. Andrzej gdzieś tam z góry patrzy na nas i to go raduje, bo on lubił, kochał piłkę. No zgadza się, no całe życie poświęcił piłce i można powiedzieć, że oddał życie na boisku, na stadionie. Także mi się wydaje, że jeżeli myślał o czymś takim kiedyś, to pewnie dla niego najlepszą, jakby, jeżeli można tak nazwać, że odszedł w takim miejscu na stadionie, on na pewno z tego powodu gdzieś tam był szczęśliwy. Mam nadzieję, że właśnie na nas patrzy i wie, że gdzieś tam ludzie doceniają to, co robił, jakim był kolegą i dlatego gdzieś się spotykamy dzisiaj, żeby uczcić jego pamięć. Ta okazja do tego spotkania jest smutna, ale tam na boisku jest jednak radość. Bawicie się tą piłką i to jest chyba najlepsze uczczenie pamięci Andrzeja. No zgadza się, on na pewno tego by chciał. On też uczestniczył w wielu memoriałach właśnie dla trenera gdzieś Łobockiego, takie były organizowane też. I zawsze chętnie się wstawiał i no, się spotykamy, żeby pograć, spotkać się, powspominać Andrzeja. Właśnie tutaj mieliśmy okazję powspominać jego zachowania. Andrzej zawsze był duszą towarzystwa i zawsze było go wszędzie pełno i dzisiaj no, też jest gdzieś tam obecny w głowach i gdzieś tam się, myślę, uśmiecha do nas z góry i jest na pewno zadowolony z tego, że przyjeżdżają i pamiętają o nim. Ale to też okazja, żeby zobaczyć tu w Olsztynie twarze, których dawno się nie widziało. Andrzej Jankowski, Sławek Święcki, ci ludzie na co dzień, przecież tutaj ich nie ma. Zgadza się, no. Ja mówię, to jest taka szczególna okazja, bo no Andrzej Jankowski, wiadomo, no, wiele lat razem grali w klubie i na pewno chciał przyjechać. Chyba w tamtym roku go nie było, z tego co pamiętam, ale w tym roku postanowił, że gdzieś tam uczci tą pamięć obecnością swoją i cieszy ten kontakt, że właśnie możemy gdzieś tam się spotkać przy okazji smutnej, ale myślę, że też takiej pocieszającej to, że ludzie pamiętają, że nie są, nie myślą tylko o sobie, tylko też tam gdzieś w głębi pamiętają o Andrzeju i myślą o nim też. Przejdźmy do spraw jakby bieżących. Co dalej z Arkiem Klinkiem, bo wiemy, że kończysz współpracę z Wikielcem, dalej zostajesz w piłce, jak to będzie wyglądało? No na tą chwilę trudno mi powiedzieć, no gdzieś kontrakt kończy się 30 czerwca, już jesteśmy po rozmowach z prezesem i jakby no zostanie trenerem Jarek Polski, także moja na pewno chcę zostać gdzieś przy piłce. W klubie być może też, w Wikielcu, ale na tą chwilę no, trudno mi jeszcze tak ostatecznie i dogłębnie powiedzieć, że na pewno tam. No, klub chce, ja też chcę, a jak będzie, to myślę, że życie pokaże. I teraz sprawa, która zaprząta uwagę wszystkich kibiców piłki nożnej, czyli Mistrzostwa Świata, a przed nami w dniu jutrzejszym no, najważniejszy, znowu najważniejszy mecz dla Polaków z Kolumbią. Jak ty to oceniasz i
co się jutro wydarzy? Szczerze mówiąc, to chciałbym, żebyśmy wygrali, ale mam duże obawy, bo po pierwszym meczu gdzieś tam ten balon został napompowany dosyć mocno i wydawało się, że ten Senegal jakoś, nie wiem, zaskoczy nas, czymś pokaże, jakąś piłkę, a Senegal zagrał słaby mecz, a my jeszcze niestety słabiej zagraliśmy i co najbardziej martwi, to mi się wydaje, że w jakiś sposób tracimy bramki. To jest smutne, bo myślę, że na tym poziomie i ta kadra, która gdzieś tam w eliminacjach prezentowała się całkiem przyzwoicie, tak to nie udźwignęła tego meczu i przegraliśmy. No mam nadzieję, że jutro zobaczymy odmieniony zespół. Mam taką nadzieję i marzę o tym, żeby Polska wygrała z Kolumbią. No na pewno, żeby nie przegrała, bo to by była wtedy tragedia. Ale gdzieś myślę, że chciałbym być dobrej myśli. No, są obawy, ale wierzę w ten zespół i mam nadzieję, że coś się uda ugrać. Ale spodziewasz się otwartego meczu? Obie drużyny nie mają już nic do stracenia. Czy to jednak będzie kunktatorstwo i granie od tyłu? Ja mi się wydaje, że w naszym przypadku niestety nigdy nie byliśmy zespołem jako reprezentacja i w ogóle kluby nasze gdzieś tam spotykając się z silniejszymi zespołami, no najlepiej nam wychodzi gra z kontrataku i myślę, że trener też tak uzna, że tak potrafimy najlepiej grać i będziemy grali z kontrataku. No zobaczymy. No, w pierwszym meczu Senegal zagrał tak, jak my zawsze gramy, że od tyłu uzbroił się w cierpliwość, czekał na swój moment i się doczekał. No, my gdzieś tam rozgrywaliśmy piłkę nieudolnie, to nam wychodziło i konsekwencje znamy, bo przegraliśmy ten mecz 2-1. Ale powiedz mi, bo tyle lat spędziłeś na boisku, dwie takie głupie bramki, tak, no. Stracić w jednym meczu, no to trzeba umieć. No mam nadzieję, że to był taki limit, można powiedzieć, tych sytuacji, przez które straciliśmy bramki i mam nadzieję, że to się nie powtórzy już. No, to tak czasami bywa gdzieś tam, w Lidze Mistrzów też się wydaje, że no nie można popełnić takich błędów, a jednak się popełnia i zespół z Liverpoolu przegrywa po błędach bramkarza i tutaj gdzieś tam jakiś szereg zdarzeń, które doprowadziły do tego, że straciliśmy te dwie bramki. Mam nadzieję, że w tych następnych dwóch meczach już tego nie będzie, a myślę, że mam nadzieję taką, że będzie więcej tych meczów, nie tylko dwa. Moim i Państwa gościem był Arkadiusz Klimek, były napastnik z Tomilu. Dziękuję Ci bardzo, Arku. Dziękuję, pozdrawiam.